Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ardynej i przed nami już kolejny odcinek serii Assassin's Creed Origins, Klątwa Faraonów. Słuchajcie, zastanawiałam się, którą misję dla was zrobić. Czy zrobić dla was misje poboczne, czy jedziemy dalej, słuchajcie, z misjami głównymi. Więc słuchajcie, wybrałam, że wybierzemy się na tą aukcję, bo on ciągle mi paprze. A tak, trzeba się wybrać na tą aukcję, bo jak nie, bo zaraz sprzedadzą te relikty i w ogóle. To więc od razu tam płynę, żeby przestał już mi ględzić. Słuchajcie, porobiłam sobie troszeczkę tych widm. Są ciężkie, to nie jest nic prostego, powiem wam. I nie wyobrażam sobie, żeby zdobyć tyle tych okruchów, gwiazd, żeby upgrade'ować na sprzęt. Ale słuchajcie, jak widzicie, mam tam młoteczek, mam 22 gwiazdy, tak więc troszeczkę ich pozabijałam. Dobrze, i teraz tak, co my tutaj mamy? Krokodyle, norwalka, teraz je przejdziemy. Aha. You there! Stop! Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, ja się tutaj zatrzymam. I must be careful now. Teraz tak. Co oni chcą ode mnie? Pytanie. Czy nam się uda? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Czego oni szukają, słuchajcie? To jest ciekawe. Dobrze, na spokojnie ich podejdziemy i proponuję strzelić w ryło. Może z tego? Any luck? Ewidentnie coś szukają. Who shot that? No, przejdziemy w inne miejsce, żeby nie mieli zielonego pojęcia, co się dzieje. Alarm! Over here! Shit! What's going on? Ale to zobaczcie, to Egipcjanie i Rzymianie, nie? W smowie? Czyżby? Better not find anyone sleeping on the job. Not much we can do, but be ready. Hey now! Oh, nothing I haven't dealt with before. Hey! Oh. Dokładnie wiedzą, gdzie ja jestem. Chyba wszyscy. Chyba nie zdążyłam. Łocie w ryło. Chyba wszystkich pozabijali, słuchajcie. Dobra, dobra, zaraz wrócę tam. Zbiorę te drobiazgi takie. Jakie potrzebne. O kurczę. Oj. Ups, prawie. Dobrze, i teraz tak. O, 200 zł, pięknie. Dobrze, zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. They took prisoners. This one died before they could get him on the boat. Mhm. Where did they come from? Maybe from that wharf across the river. Someone ran away from the auction. Mhm. Hired thugs. So where are the merchants they were paid to protect? No właśnie. Może być tutaj sporo drobiazgów. The relic replaced with a half-eaten apple. Ha! The thief has a sense of humor. The auction was underway when the soldiers arrived. In the chaos, someone saw an opportunity to take the relic. But was it soldiers or someone else? They killed the bodyguards, but captured the merchants.
and took them across the water to Hatshepsut Sanctuary. One way or another, the path to the relic leads there. No okej, słuchajcie, no to niby coś tam się dowiedzieliśmy. Nie za dużo. Dobrze, zobaczmy, co to może być, co się tam dzieje. Dobra. No to wybieramy się. O kurze, to jest... No nie gadacie, że to jest tam. No to kochani, wam powiem, że czeka nas ciężka walka. Nie jest dobrze. Posłuchajcie, to, co tam widzicie, tam są sami Rzymianie. Zobaczcie. No nie fajnie, no nie fajnie. Co mam teraz zrobić? Którą mogę tam wejść? Gdzie to może być? Co on znalazł? Zobaczmy, jak to wygląda. Łocie w ryj. Łocie w ryło. Kurde, kapitanów to od cholery. Trzeba przyznać. Chyba wiem, co zrobię. Słuchajcie, najpierw zniszczę. Właśnie, tam jest gościu. Najpierw to zniszczę i się zabawię, słuchajcie, z balistą. Oj tak, to będzie dobra zabawa. To będzie dobra zabawa. Słuchajcie, sobie tutaj bokiem wejdę. W jakiś sposób. I tak wejdziemy, słuchajcie. We stand in the hall of two truths. Offer our hearts for judgment that we might be. Strasznie krzyczą. Strasznie krzyczą. Staram się cichutko mówić, żeby było fajnie, spokojnie. Żebyście mogli się zrelaksować. Mam grze japę. Staram się jak z nim zrobić. Bawimy się? Boję się, że tutaj... Dobra. Fuck. Mogą mnie zauważyć. No i to będzie niewesoło. Coś tak czuję. Coś tak czuję, że będzie niewesoło. Ale dobra, słuchajcie, trudno. Raz się żyje. Najwyżej. Zaczniemy od początku. Niech on przejdzie.
shot that? Piękne trafienie w głowę. O, ale dosyć. Łacie, panie. Łacie w ryj. Super sprawa. Kurde, niech tu jest masakra. Mam nadzieję, że miałem drugie upalenisko, bo to nie byłoby zbyt wesołe. Best take a look. Kurde, ale czat jest z tą balistą, czy jak to się nazywa, nie? O kurde, ale czat. More trouble. On my way. Who shot that? Kill you myself if you slack off now. I get the feeling we're not alone, Adelphi. Ale czat był, słuchajcie, z tą balistą, jak będziecie mieli kiedyś okazję, spróbujcie, nie? Taki czat. Tylu się zabiło, nie? Balisty. I'm going to find you. Won't that be pleasant? Hey, what? Die, idiot! Not a bitch. Pomyślał ty. No widzę trupa, ale kto strzelał? Alarm! Trouble here! Here, trouble! I'm coming, brothers! Hey! Not a bitch. Fantastycznie. Uuu, ile tam w środku jest rzeczy. Kogoś słyszę w środku. I shed blood for that relic. Kto to jest? Zaraz się dowiemy wszystkiego. Czekajcie chwilę. Trzeba wszystkich tutaj, wiecie co, zabić, bo jak mi się nagle tutaj zejdą wszyscy, przecież masakra będzie. Dobra, czekajcie, czyli tak. No.
kurczę, mi zaraz tutaj wejdzie i zobaczy wszystkich. Ale na szczęście. Gdzie on jest? On jest w środku. Zaraz, kurde, tego dobra. Dobra. Pozabieramy wszystko, co jest możliwe, oczywiście. Tego jest dość sporo tutaj. Łocie w ryj, ile tego jest. Nice. Tutaj coś było. Dobra. No jeszcze tutaj są, jest parę rzeczy, tak więc trzeba wszystko zabrać. Bo jak to się mówi? Szkoda. No mam full ammo, dobra. Cholera, co tam jest? Siedzi tyłem. No to go na luzie załatwimy. Powinniśmy bez problemu. Właśnie, no, ten tutaj siedzi. It was mine by right. That damn boy cost me everything. To nie Rzymianie gadają. Sadziliśmy kolejny oddział w grobowcu Nefertiti. Ludzie się teraz ludzie są teraz zbyt przerażeni, żeby tam wrócić. Radzę wstrzymać eksplorację i zapieczętować wejście do tego przeklętego miejsca. Ja pierniczę, co tu się wydarzyło? Co tu się dzieje? Czuję, słuchajcie, że się szybko dowiem, ale może nie aż tak szybko, ponieważ jak wam obiecałam. To ciekawe jest. Nie da rady tylko złapać. No coś tam jest. O-o. The trinket's gone! Leave me be! No dobra, jak chcesz. What the shit! O, ty wryj! Ja pierdziele. Nie da ciekawie, słuchajcie. Nie za ciekawie, to trzeba przyznać. Dobra, ja sobie pójdę. No i wszystkich kurde rozwalę. Ile ich tam jest? A, już nie za dużo zostało. Tam jest jeden, tam jest jeden. Nawet się nie przejęli, że... Come on, then. Ja
takie salto w powietrzu zrobił. Łoci w ryj. Dobrze, nie podpaliłam się. Chociaż było blisko. Leżeć! Shit! Too close. Don't know about you, but something is watching me. You think I am a fool? I will show you. Chyba wszyscy już nie będą żyli. Wait a sec. Eat this. Na razienko. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj mi ominęło. Teraz sprawdzę. Gdzieś to powinna mieć. O, właśnie, tego szukałam. Dobrze. Kurczę, ile tego jest tutaj. Słuchajcie, to same notatki, skradzione rzeczy. No, tego jest multum po prostu. Po prostu multum. Hey! Wait a minute! Cicho tam. A kto to jest? To tutaj jest Mar. I should look into this. Chubby Strong. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście. Nie, tutaj już nie widzę niczego ciekawego, chociaż jeszcze gdzieś jest jakiś. Tu gdzie tam niżej? Jest jeszcze jeden. A, tu jest balista. Tu jest chyba gdzieś jeden. To, dobra, to tam polecimy. Są cztery skarby. Uuu, ciepanie. Dzięki. Za wszystko. Łocie w ryj, ile tego tutaj jest? Łocie panie. Kurczę. Dużo jest. Kurczę, już minęły 24 minuty. Tak się wkręcam, słuchajcie, w tego assassinka kochanego. I się zastanawiam, czy jest jakieś tutaj przejście? Tam? No ja tu nie widzę żadnego przejścia. Szczerze mówiąc. A jakieś przejście na pewno jest. Chodź, kurwa, ręce, co to? Kręcę. Jak tam wejść tylko? To jest pytanie. Dobra, idę do tego gościa, bo mnie trochę rozdrażniło to, że tam nie mogę wejść. Dobra, mam full ammo.
Powiedz mi więcej, co tam się dzieje. Where's the artifact? Up my ass. Do not test me. O kurde. Naked nephew stole it. But he doesn't know where the tomb is. Then tell me. Ask the others. They know where to look. What others? Who are you working with? Wash my heart and kill me. I am gone anyway. No. Hey, where did your nephew go, huh? My boys chased him west from the auction. Should have killed him with his parents. We're going to turn me in. Dobra. Chyba nie żyje. Znaj moje dobre serce i zabiłam cię. Dobrze, słuchajcie, minęło już bardzo dużo czasu, tak więc zrobimy sobie resztę w kolejnym odcinku, ponieważ nam się nie spieszy, więc dlaczego i by nie. Tak więc dziękuję ślicznie, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hejo, spopa.